Witam Was serdecznie, Max Paimpel przedstawia MotoGP21. W tym odcinku Grand Prix Ameryki będą to warunki deszczowe. Ja na deszczu mogę powiedzieć, że na Hondzie nie za bardzo się czuję, jeżeli chodzi o takie warunki. Naprawdę wolę jednak takie odcinki robić, gdzie jadę na suchym tutaj asfalcie, ale zobaczymy, jak sobie tutaj poradzę. Naprawdę miałem bardzo słabe czasy, jak tutaj można było zauważyć. 10. pozycja dopiero w kwalifikacjach, więc tutaj w Teksasie, jak widać, 16. Mamy tutaj temperaturę powietrza, 23. Mamy tutaj temperaturę asfaltu, 18 km na godzinę. Mamy tutaj prędkość wiatru. Jeżeli chodzi o takie warunki, to można byłoby tutaj fajną opcją zobaczyć w tej grze, jak zakładanie tych koców grzewczych. Byłoby to naprawdę fajne, ale tutaj tak nie zauważyłem, żeby jakikolwiek mechanik zdejmował te koce grzewcze, że moglibyśmy mieć naprawdę opony dogrzane, jeżeli chodzi o daną rundę. Dobra. Może przejdziemy sobie do ustawień. Tutaj mam 0, czwórki, 8, 8, czwórka, 8, 8, 8. Rossa Fochi bez zmian. Biegi. Piątki, szóstki, siódemki, szóstki, piątka, trójka. Tu dałem na rekomendowane. Tak samo. Elektronika wszystko. Paliwo do końca i opony. Rekomendowane. Tak, jest tutaj rekomendowane. Będę startował z 10. pozycji. Bardzo naprawdę słaba, oddalona pozycja. Wręcz nie miałem szans, żeby tutaj, jak w pierwszej linii widać, ogrom Ducati. Marc Marquez 9. Myślałem, że Marca Marqueza w tej grze zrobią nieco lepszą pozycję będzie zajmował, bo jednak to jest tor, na którym jednak Marc Marquez czuje się bardzo dobrze. Jak widać, a tutaj i Marqueza mam, i z tyłu Rossiego, jak widać było na polach startowych, więc dwóch zawodników, którzy naprawdę jeszcze dobre kilka lat temu nas wręcz czarowali z taką pasą zwycięstw. Teraz widzę, że Fabio Quartararo naprawdę jeździ bardzo dobrze. Jednak fajnie się ogląda zawodnika, który jednak prezentuje tą wysoką formę. No bo wiadomo, jak tutaj, tak jak w przypadku Oliveira, oglądaliśmy transmisję, bardzo ładnie się tam spisywał, dobre miejsca miał, a teraz wręcz Oliveira nie było widać. Więc tak się raz dobrze, raz źle, raz dobrze, raz źle. Wtedy, że tak powiem, tak się troszkę źle to ogląda, a jak ma się takiego swojego zawodnika, na którego się liczy i cały czas gdzieś wysoko jest, to naprawdę myślę, że w tym przypadku na pewno taki zawodnik zyska sobie większą publikę, większą ilość fanów. No, ten wiadomość propos tego Dovizioso, no troszkę też się zdziwiłem, że od razu Jarvis, ten szef Yamahy, zatrudnił od razu Doviego. Tam w Yamahach naprawdę się sporo dzieje, no bo wiadomo, Rossiego już nie będzie. Franco Morbidelli mówi się, że jak wróci, to niektórzy sądzą, że będzie już w fabrycznej ekipie, ale ja bym tutaj jeszcze nie krakał propos Franca Morbidelliego, bo jeszcze możemy go jeszcze zobaczyć w Petronasie. To jest jeszcze nie wiadomo, co do tej informacji. Ale tutaj kamera dziwna się zrobiła, a wiem dlaczego. To była ta kamera. Bo ja tutaj sobie przestawiałem tą kamerę propos junior teamu. Dlatego. Ale Maverick Vinales tutaj naprawdę pojechał. Valentino Rossi. Trzeba naprawdę panować. Ja w tych zakrętach jednak dobrze jadę. Ale później jednak rywale potrafią mi odskoczyć. I wtedy to nie wygląda tak pięknie.
ładnie. Ale co będzie, to będzie. A propos tych wywrotek, które tutaj mamy, no to jednak nie jest to dopracowane, jednak takie podbieganie do tego motocykla. Nawet znajomy mi mówił, że w tej kwestii się wręcz nic nie poprawiło. Takie wywrotki. No bo wiadomo, w realu jednak jak się wywalimy, jedziemy w takiej klasie królewskiej, tak jak ja teraz, no to wiadomo, że jeszcze wirażowi dochodzą do nas. Ja tutaj muszę manipulować troszeczkę trakcją, kontrolą trakcji. Bo tutaj naprawdę oni mnie tutaj odsadzają wręcz. To nie wygląda dobrze ten wyścig jak dla mnie. Jednak ta Honda jeszcze potrzebuje takiego progresu, jeżeli chodzi o tuning, bo ja naprawdę czuję się słaby na tej Hondzie. W szczególności naprawdę na przyspieszenia. Jeszcze on potrzebuje takiego kopa przysłowiowego, żeby być mocniejszy. Bo ja tutaj nie mam nawet co liczyć. Dziesiąta miejsce, dziesiąta... Ale tam upadek, co się tam stało? O kurde. Nie przyuważyłem tego, no. Tu się coś dzieje, naprawdę tu się coś dzieje. Jak przed nosem coś takiego by było od razu czerwona flaga. Naprawdę by był teraz wyścig wręcz przerwany, jakbym coś takiego zobaczył w realu. No. A tutaj proszę, jadę dalej. Jadę naprawdę dalej. Cisnę do końca. Ale już Espargaro, on jeździ coraz lepiej, naprawdę. Jego styl jazdy mi się coraz bardziej podoba. Luca Marini. Chyba coś mi się wydaje, że tutaj będzie naprawdę takich sporo, że tak powiem, out race, ale kłona chyba po Petrucci, nie? Petrucci, zawodnik, który jeszcze za rok będzie startował w Dakarze. Kamalini. Może, kurde, jeszcze jakieś tutaj będą przygody. Nie jest to powiedziane, że nie. Tutaj zapraszam tych rywali do wyprzedzenia. No ale teraz... No, z Petrucci walczyłem. Nieco ma troszkę słabszy motocykl niż ja. Ja tutaj się naprawdę oddalam. Bardzo zachowawczo jadę, bo naprawdę słabiutka jest ta Honda. To nie jest taka sama Honda, którą jeździ Paul Espargaro albo Marc Marquez. Oni mają pewnie zrobione motocykle do 100%. Ja jednak tutaj no, będę nieco słabszy. No bo naprawdę, ale tutaj klebyłem sobie. No nieco słabszy jestem naprawdę w takich warunkach. I naprawdę jest to odczuwalne, jak tutaj się naprawdę jeździ. Ale powtórek sobie już tutaj nie daję. Tak sobie ustaliłem, że jednak tych powtórek nie będę dawał. Ktoś tam też glebnął. Baniaja. Tak, z Baniają też coś się dzieje ostatnio, tak zauważyłem. I kolejna gleba. Mnie bardzo zarzuciło ten motocykl, ale jedziemy do końca. No z Baniają naprawdę mogę powiedzieć, że też się coś dzieje, no bo naprawdę Baniaja jest takim zawodnikiem, który na początku dobrze jeździł, a później pod koniec, szczególnie zauważyłem Silverstone, naprawdę bardzo słabo mu szło. 20 pozycja. Jak tutaj szeroko pojechałem. Ja normalnie tutaj naprawdę potrzebuję wręcz takiego... Słaby jestem tutaj. Naprawdę tutaj jestem za słaby. Na takie warunki. Kilka gleb tutaj już zaliczyłem. A te motory to mogę od razu powiedzieć. To nie jest taka gra, że naprawdę... Ktoś sobie kupi tą grę i od razu będzie dobrze jeździł, nie? Tutaj trzeba naprawdę potrenować.
to nie jest wyścigi samochodowe. Tutaj naprawdę trzeba solidnie potrenować, żeby od punktu do punktu jeździć płynnie. A jak już wtedy sobie fajnie potrenujemy, to ja przyjemnie się później wraca do takiej gry. A trzy okrążenia. Teraz to mogę sobie już powoli, spokojnie pojechać. Już nawet nie mam co liczyć na jakieś dobre miejsce. Rywale odskoczyli. Teraz to mogę nawet ścinać te zakręty. I jechać. Tu akurat z perspektywy takiej kamery, z perspektywy właśnie takiego kierowcy, no byłoby mi bardzo ciężko grać na takim poziomie, na takiej kamerze. Ci, którzy grają w MotoGP w takiej perspektywy kasku, na jakimś takim poziomie nawet 80%, no to szacun. I kolejna gleba. Niestety tutaj naprawdę w warunkach deszczowych no wręcz fatalnie się jeździ. Musiał naprawdę grubo potrenować. Już nie wiem, która to jest moja wywrotka. Czwarta? Możliwe, że to już jest moja naprawdę wywrotka taka, że za szeroko nawet w zakręty wchodzę. Co? Tutaj już nie ma co kombinować. Tutaj już na spokojnie będę jechał. Bo i tak walka jest tutaj już o pietruszkę. Zarko wykręcił najlepszy czas. 2:15. Jak tak oglądałem transmisję, też tak na początku Zarko pokazywał się z dobrej strony. Teraz jakoś tak jakoś go nie widać na wyścigach. Chociaż żebym ostatniego zawodnika zobaczył, to będzie dobre, ale no wątpię, wiesz to, że ja tutaj zobaczę jakiegoś zawodnika. Brakuje mi tutaj treningu na warunkach deszczowych. No tak to jest, ja nie lubię takiej pogody, gdzie w treningach jest sucho, w kwalifikacjach już jest mokro. No fatalnie jest wtedy tak z tymi ustawieniami. Ja wolę jednak, jak jest jednolicie, wtedy się fajnie wtedy jeździ, bo człowiek po prostu przechodzi od razu z suchych warunków na suche i jest ok, jest naprawdę dobry czas. A tutaj no jednak brakuje tego właśnie. I ostatnie okrążenie. Ciekaw jestem jednego. Ciekaw, czy mi starczy paliwa. 6,09. Powinno mi starczyć paliwa, ale nie jestem pewien. U, ale odskoczyli. Już nawet nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj robić. Sobie pojechać.
spokojnie, tutaj rekreacyjnie już teraz. To naprawdę z wyścigu śmici. Uj, ale podniosło mi ten przód. Znaczy tył. Motocykla za mocno hamulce. Już naprawdę jadę na spokojnie w te zakręty. Już nawet nie ma co liczyć na to, że coś się stanie. Ostatnie. Że jeszcze tylko pobiję swój personalny czas. Jak widzę, o sekundę jadę szybciej. Może dlatego, że już jestem asfalt troszkę suchy. No, tutaj zdecydowanie poprawiłem się niemalże o 1,5 sekundy. Tak jest. No dokładnie, kręcę głową. To nie było dobre. To naprawdę nie było dobre. 2,15. Chyba nie, 2,14. Nakagami, Marquez, Bastianini. Niestety nie przejechali. Ja bym chciał zobaczyć jednak tą powtórkę, no bo i tak nie miałem szans. Naprawdę, 2,16, a 2,15, no to z czym tutaj do ludzi, że tak powiem. No nie miałem w ogóle szans na tej trasie z takim tempem, jakie tutaj prezentowali już podczas, no wręcz kwalifikacji. Podczas tych treningów już zauważyłem, że nie mam tego tempa, co ten wyścig. Ale zobaczymy sobie Marka Marqueza, bo chciałbym tutaj podglądnąć i zobaczyć tą sytuację, o to, co tutaj dokładnie się stało. Tutaj Maverick Vinales lekko mnie trącił. A tutaj widzimy i Mariniego, i widzimy tutaj Pola Espargaro, Aleixa. Valentino Rossi, tak jest, tutaj Valentino Rossi. O tą kamerę mi chodziło. Ciężko by było jeździć z taką kamerą. O, tutaj ładnie, ale jeszcze Espargaro. Tutaj dobrze mi szło. Później błąd, jak popełniłem. Wręcz naprawdę nie było co zbierać. O, Marc Marquez. To mnie interesuje, jak on tutaj jechał. Jak tutaj doszło do tego wypadku. Bo jednak Marqueza tutaj oceniałem jako zawodnika, który jednak no, będzie naprawdę bardzo dobry. Rossi. Marquez tutaj. Mamy Vinalesa. To jest chyba ten zakręt, gdzie się wyglebił Marc Marquez, jak jeszcze jeździł w Austin w Realu. Niestety przegrał swój wyścig. Tutaj chyba to było. Nie, jeszcze nie. To gdzieś było tutaj. Tutaj gdzieś Marc Marquez wywalił. Jeszcze to nie jest ten zakręt, to są te zakręty. O, tutaj. Ach, to było to. Teraz bym sobie delikatnie cofnął tą scenę, bo można. O, właśnie tutaj. O, kto tutaj wyrżnął? Bo Marquez jechał. Musiałbym zobaczyć inną kamerę. O właśnie, tutaj muszę zobaczyć nam kamerę i przełączyć zawodnika, który tutaj się wywalił. Bo tutaj mamy Zarco, który prowadzi. Jorge Martin, Jack Miller. Tutaj mamy Fabio Quartararo, Mir, Rins, Maverick Vinales. O i tutaj, jak jest Maverick Vinales, to jest zawodnik, który jedzie w Rosji. Aleix, Luca,
Petrucci, Morbidelli był najbliżej tej sytuacji tutaj. Chyba Bagnaia się tutaj wywalił. To Bagnaia tutaj spowodował ten wypadek. Tak, dokładnie, bo widzę go nawet. Musiałbym sobie teraz to cofnąć i zobaczyć dokładnie, jak do tego doszło wypadku. Jest. Tutaj mamy Bagnaię. Muszę zobaczyć, czy go jakoś zarzuciło, czy coś. Tu. A, zarzuciło nim. Tył, przód, wpadł w takie wibracje. I niestety tutaj już był upadek. O, proszę bardzo. Już był upadek. Oliveira był tutaj najbliższy. I Takana Kagami pewnie się w niego walnął. Tak, to jest zauważalne. Zdecydowanie musiałaby być czerwona flaga w takim wypadku. No, ale jak widać w tej grze takiego czegoś nie ma, jeżeli chodzi o przepisy, które mamy w MotoGP. Ja myślę, że sobie taką fotkę zrobimy, bo też nie byłoby źle. Oj, właśnie tutaj, Marquez, tak, tutaj chyba taką fotkę sobie zrobię. Będzie taka miniaturka jak na ten odcinek. I mamy. Możemy sobie każdego tutaj zawodnika zrobić, jeżeli chodzi o właśnie Grand Prix tutaj. O, może tak. Tutaj będzie fajnie to wyglądało. Bo z takim czymś to bym powiedział zdecydowanie czerwona flaga i niekontynuowany wyścig. Bo w takim przypadku, jak patrzę się tutaj, no to i Marc Marquez, i Maverick Vinales, i widzę Oliveira, który tutaj jest z tyłu, no wręcz nie mieliby szans w realu, żeby po prostu tutaj jakikolwiek manewr zrobić. Wszyscy zawodnicy by leżeli. Może jeszcze Aleix Espargaró może by uratował tą sytuację, gdzieś by wyjechał w lewą stronę, tam gdzie upada nam tutaj Bagnaia. A tak to naprawdę jeszcze z tyłu bym też uratował sytuację. I kto był tam przede mną? A Luca Marini, tak, z numerem 10. Tak, on był przede mną. Ja może sobie tutaj taką fotkę zrobię, bo jest całkiem ciekawa taka z czerwoną flagą. Red Bulla może jeszcze tutaj zahaczymy, tą reklamę. Będziemy ciekawe, jak wyglądał. O, tutaj mam Red Bulla reklamę. Mógłbym sobie to oddalić, chyba że o, w ten sposób by też było ciekawie, żebym sobie zrobił taką tutaj miniaturkę, którą będziecie mogli zobaczyć jeszcze przed odcinkiem. Dokładnie, już jest miniaturka zrobiona. Okej, może jeszcze tak puszczę jeszcze ten akcję. Tu już Marqueza nie ma. Za to Martin Miller, Quartararo i Maverick Vinales. Tutaj teraz dopiero to wygląda. Jak te zdjęcie poleciało. A jeszcze sobie zobaczę. Ale tutaj wszyscy lecą normalnie. Tutaj no nie miałby szans Maverick Vinales nawet przy takim uderzeniu. To dziwne, że tylko dwie osoby kontynuowały wręcz ten wyścig. Aha. Czy tam trzech nawet? Muszę sobie zobaczyć tą listę. Kto tutaj, nie, trzech. Bastianini, Marquez i Nakagami tylko nie kontynuowali. No ale widać było. Chyba po raz pierwszy pokazuje, jak doszło do wypadku, bo też tak w wersji MotoGP 20 też to pokazywałem. Takie, jak dochodziło do wypadku. No ale jak widać, jeszcze w tej grze bardzo bym chciał jednak realistykę zniszczeń naszego motocykla. Albo zrobić tak jak w Rim Racing. O, koszty napraw takiego motocykla, to by było też fajne. No niestety, przez moje bardzo słaby
występ Marqueza to samo. No, niestety tutaj żeśmy spadli, tylko sytuację uratował Paul Espargaro na Kagami i Alex Marquez, bo też jeździ Hondami. Repsol Honda zdecydowanie poszła na dół. Tak, tutaj Marquez i ja tutaj jednak zawiedliśmy to. Dobra, kontynuuj. KTM-y nas wyprzedziły, no proszę. Te KTM-y też się fajnie rozwijają. Ja bym jednak tak, oprócz nagrywania tego odcinka, bym też tak wspomniał, że chciałbym jeszcze Daniego Pedrozę zobaczyć, bo też jest to naprawdę zawodnik bardzo dobry. Teraz będę świadkiem tego, ile dostanę punktów. Tak, widać, tylko nagrodzili mnie za same kwalifikacje, ale już za sam wyścig, całokształt. Niestety, ale moja reputacja poszła w dół i to jest zauważalne. Oby tutaj zespół sprawdził to. No, ja tutaj razem z Akagi mogę tylko przybić piątkę, bo bardzo słabo nam poszło. Tylko tutaj Arianna naprawdę pokazała klasę, że potrafiła na warunkach deszczowych, na takim ciężkim torze wygrać z Pedro Acostą. No, minusowa reputacja jednak, jak widać. I mamy tutaj Grand Prix Portugalii. Ale co do tego, muszę sobie tutaj zobaczyć. Tak jest. Silnik i rama. No, oni tutaj naprawdę dobrze punktują, nie powiem. Bo jestem w stanie co wyścig naprawdę rozwijać swój zespół. Teraz, no bo teraz nam się zrobił i silnik, i rama, jeżeli chodzi o zespół Junior Team. No i teraz zaś będziemy czekać około 6 tygodni i zaś będzie silnik i rama zrobiona, więc tutaj naprawdę a propos tej Hondy o wiele, o wiele to szybciej idzie. Co do samych zawodników to samo. Tutaj też ładnie to idzie. Jakbym miał tak podsumować statystyki, no to tak. Jest w 15 tutaj troszkę słabi, czyli 2 na 1. Akagi 2 i też jeden wyścig zawiódł, czyli 2 na 1. Ja takiego 50% zawodnika na pewno tutaj nie zostanie. Tak samo jak w przypadku było Kazamiego. Pół na pół. On jeździł raz dobrze, raz źle, więc takiego nie brałem zawodnika. Jednak musi tutaj być jednak w większości zawodnikiem, który się jednak mieści w tej 15. I można tutaj sobie zauważyć, jak tutaj się tabela w ogóle zmieniła, bo Fabio Quartararo tutaj wygrywa. Zarco, Miller, Bagnaia, Jorge Marti. 4 Ducati za Fabio Quartararo. No. Już w tamtym, przed aktualizacją też sprawdzałem to i mogę powiedzieć, że no pogrom jest Ducati. Naprawdę pogrom tutaj jest Ducati. I fabryczne mamy i tutaj jak widać z no Pramaka. Tutaj Vinales tylko tutaj na tej pozycji jest. Oliveira też ładnie. Marqueza tutaj zrobili na 12 pozycji. Nawet Rossi jest od niego lepszy. No. Tutaj takie zaskoczenie moim zdaniem. Mierlins, no troszkę słabo tutaj. Paul Espargaro. No. Miar. Wygląda tabela zupełnie inaczej niż wtedy. No, jeżeli chodzi co do mojego sezonu, no to bardzo słaby. Bardzo słaby start, jeżeli chodzi o porównanie z tym, jak jeździłem w Ducati. Może Portugalia będzie takim przełomem, jeżeli chodzi o moją tutaj Hondę, bo jeszcze jak tak patrzę,
no jeszcze to musi się rozwinąć. Zdecydowanie musi silnik, rama, elektronika pójść do przodu, bo jeszcze muszę sobie poczekać. Naprawdę trochę wolno to się rozwija. No, brakuje mi tego. Naprawdę brakuje mi tego, szczególnie tej reputacji, bo mam na razie 0, a 85 tysięcy reputacji dla Hondy, żebym miał przynajmniej dwóch jeszcze tutaj mechaników ze sobą. No, czasem tak jest, że człowiek no nie zawsze wygrywa. No, dziękuję za ten odcinek, także do zobaczenia, do następnego razu.